Chciałabym się dzisiaj wspólnie z Wami w blasku flesza aparatu przygotować na wesele. Nie jako panna młoda, ale jako gość. Jeżeli chodzi o wesele z perspektywy panny młodej, to jest już taki film na moim kanale. Pomyślałam, że nagram część moich przygotowań, bo będzie minimalistycznie, będą sprawdzone kosmetyki wegańskie, będą polskie marki, będą rzeczy z drugiej ręki, czyli wszystko to, co najbardziej lubię. I wszystko będę ogarniać sama, ponieważ ja najlepiej czuję się w makijażu minimalistycznym, który sobie sama zrobię. To, że na własny ślub parę lat temu malowałam się sama, już o tym świadczy. Do brzegu. Jeżeli chodzi o włosy, to ja potrafię z nich wydobyć skręt, wydobyć falę, ale nie zawsze wychodzi mi to na 100%. Czasami zależy to od, nie wiem, biometrii jest niekorzystne. Więc wymyśliłam sobie, że wykorzystam to, że moje włosy są podatne na stylizację. I zrobię sobie dwa dobierane warkocze, które będą rozplecione po jakimś czasie i już to wcześniej przetestowałam, że po takich warkoczach będę miała fale warkoczowe i myślę, że to jest dobre rozwiązanie w tym przypadku. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o utrwalenie, to już zrobiłam sobie miks, to jest po prostu woda z kranu i odrobina mojego żelu, którego używam do stylizacji włosów. A dobierańce będę robiła z tutorialu, który Wam podlinkuję. Także chyba nie ma co przedłużać i zabieramy się do pracy, bo jak zwykle nie zostało mi dużo czasu. Chciałabym się z Wami jeszcze podzielić moim patentem, który stosuję przed większymi wyjściami. Chodzi o maseczkę algową. Jest to maseczka typu peel off. To jedyny kosmetyk, który akurat w moim przypadku daje natychmiastowy efekt wow. Po zdjęciu tej maseczki skóra jest nawilżona i przede wszystkim maksymalnie wygładzona, ponieważ ta maseczka usuwa martwe naskórek, co jest bardzo istotne przed wyjściem, ponieważ zwykle przed większymi wyjściami na takie uroczystości jak ślub czy wesele, no jednak nakładam ten makijaż i przez to, że skóra jest wygładzona, ten martwy naskórek jest usunięty bez podrażnień, tak jakby było to w przypadku użycia peelingu mechanicznego, ten makijaż się po prostu lepiej trzyma. To jest po prostu proszek, moim zdaniem jest to opcja less waste, ponieważ można ten proszek kupić w większej pojemności, a termin użycia to zwykle kilka lat, więc moim zdaniem nic się nie zmarnuje do tej maseczki. Po prostu dodajemy kanówkę i powstaje konsystencja żelu, którą nakładamy na twarz. Za taką żelową konsystencję po dodaniu wody jest odpowiedzialny alginat, który jest pozyskiwany ze ścian komórek alg. I to jest naprawdę, ja nie testowałam w życiu dużej ilości kosmetyków, ale to jest naprawdę jedyna rzecz, która wprowadza natychmiastowy efekt. Okej, pora na makijaż, który zrobię razem z Wami, ale absolutnie nie traktujcie tego jako jakiegokolwiek tutorialu makijażowego, bo ja po prostu używam minimalną ilość kosmetyków, które mi się sprawdzają. Ja na co dzień używam, staram się przynajmniej używać, jeżeli gdzieś wychodzę, filtru SPF-a. Ale z racji tego, że to będzie ślub i wesele, zrezygnuję w ten dzień z filtra i użyję sobie kremu BB Cibo, który ma SPV6, czyli w sumie tyle co nic. Ale w tym makijażu posłuży mi
za delikatnie kryjący podkład, a nie jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Moja skóra jest oczyszczona po maseczce, nie używałam żadnego kremu nawilżającego, nic takiego, ponieważ tak jak powiedziałam, ta maseczka algowa doskonale nawilża twarz. I oczywiście nie używam żadnej gąbeczki ani żadnego pędzla, tylko wszystko wklepię palcami. Teraz zrobimy oczy i uważam, że to jest dość kontrowersyjne, ale ja od w sumie prawie zawsze, a na pewno od dobrych kilku lat w ogóle nie używam tuszu do rzęs, co może być kontrowersyjne na tyle, że jak ktoś, często spotykam się z tym, że jak ktoś nie nosi makijażu, to na przykład jak chce zrobić minimalny makijaż, to używa tylko tuszu do rzęs. Ja mam z natury, na szczęście dosyć, jak dla mnie, dosyć ciemną oprawę oczu i nie widziałam korzyści tuszu do rzęs. Nie wiem, może miałam jakieś złe egzemplarze i takie, które się rozmazywały, ale kupowałam kilka różnych, bardzo dawno temu tych polecanych. I tuż do rzęs robił mi tylko tak naprawdę efekt pandy, więc byłam wkurzona i ostatecznie w ogóle zrezygnowałam z tuszu do rzęs. Ja sobie parę lat temu, no w sumie już 10 ponad lat temu zrobiłam permanentną kreskę nad okiem. Tak naprawdę miała zejść po 2 latach, a nie zeszła do dzisiaj. Do dzisiaj jest ciemno, taka ciemnoszara, na szczęście nie jest niebieska. Może dlatego, że ta kreska była kupowana w czasach studenckich jako Groupon. YOLO. Dobrze, mój makijaż oczu, bo jest październik, więc stwierdziłam, że mój makijaż oczu będzie się opierał tylko i wyłącznie na delikatnym podkreśleniu brwi i kresce, bo chciałabym użyć ciemniejszej pomadki i ja robię tak, że albo właśnie używam ciemniejszej pomadki, albo robię sobie jakiś coś w stylu smokey eye. Te dwie rzeczy naraz mam je za dużo, więc teraz tylko sobie narysuję kreski i potem zrobimy brwi minimalnym nakładem pracy. Jest to mój autorski sposób i nie wiem, czy poprawny. Jeżeli chodzi o brwi, to jest w sumie jedyny pędzel, którego aktualnie używam. Moja metoda polega na tym, że biorę sobie moją kredkę, której używam do robienia kreski. To jest taki skośny, cienki pędzelek. Następnie dorysowuję takim ruchem, jakbym dorysowywała pojedyncze włoski, uzupełniam po prostu moje brwi, tylko tak, żeby troszeczkę je podkreślić. I ostatecznie wyczesuję zwykłą szczoteczką z niczym. Próbowałam kiedyś zwykłego, naturalnego mydełka, bo przeczytałam, że brwi można utrwalić za pomocą mydełka, ale nie wyszło mi to. Chyba zrobiłam coś źle, ponieważ w czasie dnia po jakimś czasie te brwi po prostu były jasne od tego mydła, więc pewnie albo użyłam złego mydła, albo zrobiłam to nieumiejętnie, ale moje brwi są na tyle uporządkowane, że nie muszę ich jakoś maksymalnie pacyfikować. Jeżeli chodzi o rozświetlacz i róż, to użyję w sumie z tej samej firmy Spuro Bio. To jest super rozświetlacz, używam już go od kilku lat w szklanym opakowaniu. A to jest róż 2 w 1, bo można go używać do policzków i do ust. Jedyne co mam mu do zarzucenia to jego tępa konsystencja. Wolałabym, żeby był w formie jakiegoś musu, ale znalazłam na to sposób, że po prostu trzeba ciepłem ciała rozgrzać i nałożyć minimalną ilość i potem rozgrzać ten róż na policzkach. No i na sam koniec jedyna pomadka, którą posiadam aktualnie w swojej kolekcji. A uwierzcie mi, że jeszcze dobrych parę lat temu było ich kilkanaście i zgadnijcie ile w sumie ich z tych kilkunastu używałam naraz. Przerwało mi nagrywanie, ale powiedziałam tylko, że dla mnie to jest wyjściowy makijaż i rozplątałam warkoczyki.
bo już czas i w sumie, tak jak widzę na wstępie, bo te włosy jeszcze mam trochę czasu do wyjścia i te włosy się jeszcze uleżą, ale właśnie o taki efekt mi chodziło. W miarę naturalny. Jeśli chodzi o ubranie, to zdecydowałam się na sukienkę z drugiej ręki, z Vinted. To jest akurat marka Zara, ale to w sumie nie ma znaczenia, jeżeli kupujecie z drugiej ręki. Pamiętajcie, że kupno dowolnej rzeczy z drugiej ręki wydłuża jej życie średnio 2,2 lata. Co skutkuje tym, że zmniejsza ślad węglowy już wyprodukowanego ciucha aż o 72%. Czyli jeżeli wszystkie ciuchy, wiem, że to jest utopia, ale jeżeli wszystkie ciuchy, które są niechciane i byłyby puszczone dalej i ktoś by je zakupił, to zredukowano by ślad węglowy, wodny i odpady aż w sumie o 72%, dlatego warto kupować z drugiej ręki. To jest akurat jest z drugiej ręki, więc to nie ma znaczenia, ale moim zdaniem to jest greenwashing, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. To jest sukienka z serii Join Life, czyli bardziej zrównoważonej linii sieciówki Zary. Ale tak naprawdę nie wiem, co w niej jest takiego zrównoważonego, chyba, kurczę, nie wiem, bo kartonowa metka. Skoro ta sukienka jest wyprodukowana głównie z wiskozy, która nie jest absolutnie materiałem zrównoważonym, jest przyjazna dla ciała, bo jest przewiewna, jest z pochodzenia roślinnego, ale jej produkcja, głównie chodzi o barwienie, jest bardzo niszcząca dla środowiska i na przykład wrzucę Wam teraz zdjęcia rzek, które są w Azji zafarbowane właśnie przez produkcję wiskozy. Podlinkuję też jakieś materiały, które, jeżeli jesteście tym zainteresowani, możecie sobie doczytać. Jeśli chodzi o krycie wierzchnie, to zdecydowałam się na kimono polskiej marki Aurelia Zweifrauen, czyli po polsku Aurelia Dwie Kobiety. Wiedziałam, że moja 9-letnia jałowa nauka języka niemieckiego pozwoli mi osiągnąć sukces w życiu. Kimono jest wykonane z bawełny organicznej GOTS. Jeżeli macie taką możliwość i kupujecie cokolwiek bawełnianego z pierwszej ręki, to warto wybrać certyfikat GOTS, szczególnie ten, który obejmuje i przędzę, i barwienie, bo moim zdaniem, jeżeli kupujecie nową rzecz, to jest to właśnie, jeżeli chodzi o bawełnę, najbardziej zrównoważona i ekologiczna i etyczna opcja. Kimono nazywa się Downton Abbey, ten print jest autorski i nazywa się Downton Abbey i to jest serial, do którego mam również słabość.